Maryja z tęczową aureolą. Sąd zdecydował wizerunek Maryi z tęczową aureolą. Jest decyzja sądu. Sąd rejonowy w Płocku uniewinnił 3 kobiety oskarżone w procesie o obrazę uczuć religijnych. Sprawa dotyczy rozlepiania w 2019 rok. Wokół jednego z tamtejszych kościołów nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Sąd uznał m.in., że zachowanie oskarżonych nie wypełniło znamion zarzucanych czynów, w tym działania intencjonalnego. Akta oskarżenia Płockiej Prokuratury Rejonowej wobec Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. trafił do sądu w czerwcu 2020 rok. Przedstawiono w nim zarzuty z artykułu 196 Kodeksu Karnego, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sprawa Elżbiety P., Anny P. i Joanny G. dotyczy wydarzeń z nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 rok, gdy wokół kościoła świętego Dominika w Płocku rozlepiono nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone były aureolami w barwach tęczy. Nalepki te pojawiły się wówczas między innymi na koszu na śmieci i na przenośnej toalecie. Proces w tej sprawie ruszył 13 stycznia 2021 rok. Odbyły się dwie rozprawy, ostatnia 17 lutego. Prokurator oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych wnieśli wówczas o wymierzenie wszystkim trzem oskarżonym kar ograniczenia wolności i prac społecznych. Obrona wniosła o uniewinnienie. Prokurator zażądała wymierzenia kary 6 miesięcy ograniczenia wolności poprzez 30 godzin miesięcznie nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne. Do wniosku tego przyłączył się pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej aktywistki Prolife Kai Godek. Z kolei pełnomocniczka pokrzywdzonego i będącego zarazem oskarżycielem posiłkowym w sprawie byłego proboszcza parafii, gdzie rozlepiono nalepki, wniosła o karę 1,5 roku ograniczenia wolności w formie 30 godzin prac społecznych miesięcznie.